Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę, że sytuacja jest na tyle dynamiczna, że nie sposób przewidzieć nie tylko w okresie miesięcznym, kilkumiesięcznym, ale jeszcze bardziej w okresie roku czy dwóch następnych, jakie wydarzenia będą miały miejsce. No, nikt nie przewidział, że konflikt rosyjsko-ukraiński wybuchnie 24 lutego i on będzie miał takie przykre konsekwencje, zarówno pod względem zerwania rynków zbytu, jak i pod względem wzrostu kosztów produkcji. Wszystko, co możemy zrobić jako branża, to po pierwsze próbować zatrzymać wzrost kosztów produkcji. Stąd bardzo nasze mocne zabiegi u ministra rolnictwa, także na poziomie europejskim, żeby z jednej strony zamrozić koszty energii elektrycznej, która jest niezbędna chociażby do tego, aby obsłużyć chłodnie przechowujące owoce czy urządzenia do nawadniania, które w okresie letnim generują duże zapotrzebowanie na prąd, albo i również uzyskać rekompensaty dla tych, którzy ponoszą bardzo wysokie koszty przetrzymywania owoców, warzyw w chłodniach. Istnieje bardzo duże ryzyko, że wielu zrezygnuje z takiego przechowywania, co pogłębi tylko kryzys na rynku, także rynku konsumentów. Mówimy także o tym, żeby na przykład ograniczyć wzrost kosztów i spowodować dostępność nawozów, szczególnie nawozów azotowych. Więc w tym zakresie musi nastąpić rewizja stanowiska różnych instytucji, która po pierwsze muszą doprowadzić do tego, aby te nawozy były dostępne, po drugie, żeby sadownicy, rolnicy, ogrodnicy mogli otrzymać rekompensatę zwiększonych kosztów energii elektrycznej. Kolejny czynnik kosztotwórczy to siła robocza, która w ostatnim czasie bardzo mocno zdrożała. To wszystko działania pod względem ograniczenia czy powstrzymania wzrostu kosztów. Druga rzecz to sprzedaż i generowanie popytu i szukanie alternatywnych miejsc sprzedaży wobec tego, co mieliśmy do konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, czyli generalnie rynek wschodni. To był nasz tradycyjnie największy rynek sprzedaży od kilkudziesięciu lat. To my byliśmy odpowiedzialni w tej części Europy za zaopatrzenie w owoce i warzywa. To zostało brutalnie działaniami wojennymi, różnymi sankcjami przerwane. Dzisiaj utraciliśmy ponad, w przypadku jabłek, rynek ponad 1 miliona ton w zakresie importu. Ponad milion ton eksportowaliśmy na wschód samych jabłek w minionych latach. Dzisiaj tego rynku nie mamy i nie mamy go czym relatywnie zastąpić, ani praktycznie. My oczywiście podejmujemy szereg działań w wielu innych krajach świata, w tym we wspomnianej Afryce Północnej, na Bliskim lub Dalszym Wschodzie. To są wszystko rynki, które razem wzięte są w stanie zastąpić rynek rosyjski w nie więcej niż 20% udziale, więc mamy ogromny nawiz produkcji, który jest dzisiaj wykorzystywany przez tych, którzy ten produkt nas odbierają, chociażby przez sieci handlowe w Polsce, w innych krajach, czy przez przemysł przetwórczy, który, nie wiedzieć czemu, zaniża ceny skupu. To wszystko oznacza, że prowadząc równolegle te działania, próbujemy zminimalizować straty, które ponosimy w naszych gospodarstwach. Boję się niestety, że nie spowodujemy, że one będą całkowicie zatrzymane i niestety wiele gospodarstw, zwłaszcza tych trochę słabiej produkujących, mających niewłaściwy na rynki nowe do odmian, może pogłębić swoje problemy i może albo wycofać się z produkcji ogrodniczej, rolniczej, albo wręcz zbankrutować. I to jest bardzo niepokojące zjawisko, bo wielu młodych ludzi, którzy do tej pory wzięli pomoc unijną, zainwestowali w swoje gospodarstwa, przejęli w ogóle te gospodarstwa, co dzisiaj nie jest takie proste, podjęli tą strategiczną dla siebie decyzję, stoi przed dylematem, czy podjąć inną pracę, a to zostawić, czy próbować się w tej dziedzinie, w tej branży męczyć. My będziemy chcieli jako Związek Sadowników przede wszystkim tym ludziom pomóc, ale zdajmy sobie sprawę, że nie jest łatwo znaleźć miejsce sprzedaży dla polskich produktów, kiedy właściwie cały świat jest dzisiaj dla nich z różnych przyczyn zamknięty. Podsumowując, co może być w następnych latach, budzę się taką nadzieją, że już gorzej nie będzie, to znaczy no, większej produkcji na pewno nie będziemy mieli. Jest nadzieja, że pootwieramy trochę tych nowych rynków zbytu, ale przede wszystkim główna nadzieja taka geopolityczna to to, że wszystkie te konflikty się zakończą i wrócimy do normalnego handlu. Jeżeli tak się stanie, jestem umiarkowanym optymistą co do następnych sezonów. Jeżeli tak się nie stanie, niestety liczba gospodarstw mających problemy gwałtownie wzrośnie. Już dzisiaj bym zalecał wielu producentom naprawdę zastanowić się, czy warto uprawiać złe gatunki, złe odmiany, inwestować, nie mając żadnej gwarancji pokrycia kosztów poniesionych na stworzenie tej produkcji.